święta. Miałem go dzisiaj odstawić do was. Jak się coś stanie, Boże, uchowaj. Choć nie jest mi łatwo, kłopoty mam spore. Od 3 lat do siebie, do domu go biorę. By sam tak nie był, gdy z kimś jest każdy i u nas wypatrzył tą pierwszą gwiazdkę. A on zawsze smutny i jakby cofnięty, lecz właśnie dlatego wymaga opieki, szczególnej czułości i dużo ciepła. To samo sądzi moja żona Ewa i nasze dzieci Justysia i Kamil. Bardzo się cieszą, gdy Adzio jest z nami, chociaż wie pani, jaki on dziwny. Gdy pytam, nie mówi, czy jest szczęśliwy. Adrian, no co ty, banan na buzie? Ciesz się, no ciesz się. 3 dni pożyjesz, jak żyją ludzie. Musi ci starczyć na rok. Adrian, ja nie wiem, czego się smusisz. Ciesz się, no ciesz się. Płaczesz, że jesteś, czy że tam wrócisz. Życzę wesołych świąt. Byliśmy wczoraj z Adrianem w kinie. Film był co prawda o rozbitej rodzinie, jak każdy zresztą szajs od Disneya. Adrianku mówię, jest w nim nadzieja, że nawet najgorsza Znajda i Łajza może w tym życiu wiele dokazać. Nemo, Kopciuszek czy Kurczak Mały, przecież obojga rodziców nie miały. Mówię Brzdącowi, że też ma tatę. Wreszcie wychodzi po 7 latach i tak za szybko, bo z matki Adriana to aż przez sufit krew przeciekała. A Adrian tylko ramionami wzrusza i patrzy na mnie, jak gdyby musiał. A każdy inny na jego miejscu to by się pani zesrał ze szczęścia. Adrian, no co ty, banan na buzie? Ciesz się, no ciesz się. 3 dni pożyjesz, jak żyją ludzie. Musi ci starczyć na rok. Adrian, ja nie wiem, czego się smusisz. Ciesz się, no ciesz się. Płaczesz, że jesteś, czy że tam wrócisz. Życzę wesołych świąt. Życzę wesołych świąt. Na cmentarz do jego matki. Wypada zapalić jednego znicza, bez względu na to, jaka ona była. To jednak matka, co mu dała życie. Jakie to widać, ale po co narzekać? No bo najłatwiej tłumaczyć sobie wszystko przez pryzmat trudnego dzieciństwa. Ewa zrobiła grzybową pyszną, rybka, kapustka, zgodnie z tradycją, by Adrian zobaczył, co to rodzina. Z matką i ojcem, córką i synem. To podstawowa komórka społeczna. To życie, którego Adrian nie zna, a przy mnie poznał niewdzięcznik jeden. O, jak go dorwę, co zrobię mu, nie wiem. Adrian, no co ty, banan na buzie? Ciesz się, no ciesz się. 3 dni pożyjesz, jak żyją ludzie. Musi ci starczyć na rok. Adrian, ja nie wiem, czego się smusisz. Ciesz się, no ciesz się. Płaczesz, że jesteś, czy że tam wrócisz. Życzę wesołych świąt. Łamiąc opłatek, życzyłem mu serca, by jego życie nie było jak teraz i by się nie stoczył jak starsi koledzy, co piją i palą, a ćpają pomiędzy. Wie pani, zupka, domowe łazanki, domowe, mówiłem, by znał to słowo. Zaś po kolacji były prezenty, które nam przyniósł posłaniec święty. Justyś Barbie, Kamilkowi Lego, a Adrianowi Kinder czekoladę. A zaraz potem czas na kolędy. Adrian nie śpiewał, coś z nim nie tędy. Bożonarodzeniowym zwyczajem mieliśmy dzisiaj u cioci się nażreć. A Adrian zniknął i zepsuł nam święta. Nic z niego nie będzie, trzeba machnąć ręką. Adrian!